Wraz z ekipą organizujemy konkurs na M4-1S Upadek Ikara. Więc jeżeli chciałbyś, żeby spadł on prosto do twoich rąk, zajrzyj do pierwszej linijki opisu, wykonaj zadania i to może właśnie tobie uda się go wygrać. Siemanoczki i mieszki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem oczywiście Koxy. Dzisiaj zapraszam was do odcineczka, gdzie będziemy robić kontrakt na M4-1S Upadek Ikara, którego mamy wam rozdać wraz z ekipą. Czekajcie, bo tutaj jeszcze się nie wczytaj, bo dopiero co CS-ko włączyłem i postępując, że tak sobie szybko nagram, nie? Więc będziemy robić tego M4-1S Upadek Ikara, którego mamy wam rozdać. Tutaj jest mój. Oczywiście w pierwszej linijce opisu macie. I tak, będziemy sobie właśnie robić, będziemy mieli chyba 30%, będziemy robić tego Upadek Ikara z UMP Minotaurów. Chyba 30% będzie, tak mi się wydaje, nie wiem, możecie mnie poinformować, kto jest z tymi kontraktami. Wiem na pewno, że tutaj jest tak, to jest kolekcja Esport 2013, wybrałem po prostu tam, gdzie jest najmniej po prostu fioletowe skinów, żeby większa szansa była na Upadek Ikara. I tutaj mam tylko dwa skiny i jest to P90 martwy punkt i AK-47 niebieski laminat, który też myślę spoko. Tutaj mamy prosto z fabryki bodajże chyba 5 skinów. Mamy tutaj również dwa, powinny być lekkie zużycia. Czekajcie, to robimy tak. Wybieramy po testach lekkie i lekkie. Tutaj mamy fabrycznie nowy. Fabrycznie nowy, fabrycznie nowy, fabryczka. Nie, tam chyba było jedno minimalware. I tutaj wszystko tutaj kończymy właśnie G3 SG1 lazurowa zebra. Będziemy mieli chyba 30% na tego Upadek Ikara, tak mi się wydaje. Albo na samą kolekcję, nie wiem, możecie mi poinformować, jak to jest. No i tak, no mam nadzieję, że tutaj Ikar do mnie spadnie tym razem. Oczywiście tutaj sobie standardowo wszystko zamarzymy, żeby nie było widać, co nam wyleci. Spadłem, jak możecie widzieć, na MG2, miałem DMG, ale zdenerwowałem się, postanowiłem, że będę sobie spadał i grał for fun, więc no. Kroxy taki troller. Trollowałem, muszę wam przyznać. Trollowałem niektórych, ale daleko specjalnie. Nie przeszkadzam, dobra, podpiszemy się oczywiście standardowo. Mam nadzieję, że ten Upadek Ikara wypadnie, bo on jest warty około 50 dolarów, więc spoko by było go trafić. No i tak, zrobimy tutaj jakąś, od razu mówię, że nie umiem rysować, jakąś wysepkę tu zrobimy, jakieś tutaj mamy, że niby Ikar sobie leci, możecie napisać historyjkę Ikara, o co z tym chodziło, jeżeli znacie. Dobra, to zrobimy coś takiego i tutaj, że niby już spada. Siup. No, więc Upadek Ikara, jest to skin ładny, którego chciałem dropnąć. Mamy na niego chyba 30%. Może nam albo wylecieć 50 martwy punkt. Kałach niebieski laminat. M4 Upadek Ikara i G3 SG1 Chronos bodajże. No i co, wysyłamy kontrakt. Upadek Ikara, proszę, M4-1S Upadek Ikara, 50 dolarów. Na opening wydałem około 17, bo jeden taki minotaur kosztuje 5,50 bodajże. I uwaga! O Boże, panie, idź mi z tym. Prosto z fabryki przynajmniej, to tyle. Nie ma akurat skinu do koła. Teraz zacznie mi to kosztuje. Ale naprawdę myślałem, że w końcu by się udało, no ale no niestety, mi to zawsze wiecie. Flash na ramperusek w teamie. Zobaczymy teraz, ile to kosztuje. Na pewno do 15 chyba nie doleci. No właśnie, 4 euro. Na co straciliśmy około 10? 11, coś takiego. No niestety, Upadek Ikara nam nie wyleciał, ale ja wam dziękuję za... O, mogę wymienić od razu. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Fajnie było, jakbyście tutaj 111 łapek w górę dobili. I kto dotrwał do tej minuty, napiszcie w komentarzu Upadek Ikara. To wam szybne serduszko. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i piąteczka.